Diablak. Tu jest Diablak. I tu idziemy. Tak. W sieci było napisane, że to jest bardzo spokojna góra i mało turystów jest. Idziemy, dajemy radę. Dobre tempo mamy. 5 osób wyprzedziliśmy. Czas wejścia 4 godziny 20 minut. Tyle wchodziliśmy. W drodze na Turbacz. Idziemy na Turbacz. Idziemy znowu, tak, aby było... Jak będziemy schodzić, będzie ciemno. Ale celowo. Krótsza droga. Krótsza, tak. Turbacz, godzina 45. Nie uciekła, poszła sobie. Fajnie. Fajnie, że się udało ją nagrać i porobić zdjęć parę. O! Malutka, która się zgubiła? Na pewno nie mamy wiedzy, aby jej pomóc, jeżeli by się naprawdę zgubiła, bo może ją matka wtedy odrzucić na przykład. A, jest więcej, tak. Czekało po prostu. No. Fajnie. Widzę uszy. Jesteśmy już niedaleko schroniska, a do szczytu mamy dosłownie ze 150 metrów. I tu mamy początek tego schroniska, co się zatrzymuje, zaczyna. Są tutaj lody na przykład. Lody. Piwo, lody, sorbet, napoje, słodycze. Wszystko na pewno, bo jest też taka droga, która pewnie jest po to, aby wwozili tutaj sprzęt i jedzenie samochodami. Tak jakby też... może można sobie tutaj pokój wynająć na tej wysokości i sobie tutaj po prostu spędzić tyle czasu, na przykład chodzić po tej wysokości. Nawet do miasta pewnie nie trzeba by było schodzić. Możliwe, możliwe, że tak. To są sklepiki przecież też jak chodzi. Tak, 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 wszystko na miejscu, no. Ruszamy dalej, tam miasto widać. I księżyc nad nim. Tam w oddali są Tatry. Tylko ich nie widać. Gdzieś wśród tych kropeczek jest też Zakopane. Ale nie wiem gdzie. Wydaje mi się, że bardziej na środku albo po lewej stronie. Chyba na środku, gdzieś tam. Dalej, ale chyba dalej jeszcze. A może i tu? Schronisko, doszliśmy. 3 minuty stąd jest Turbacz. Możesz, Aniu, posiedzieć na chwilę na schronisko? Widać coś? Nie. Dobra. Trawę. No. Okej, okay, więc idziemy na Turbacz. O, gwiazdkę widać. Albo satelitę. Poczytam tam, że było. Turbacz, jaki ładny. Tak, próbuję przybliżyć. Światło wyostrzyć. Turbacz. Ile tam jest? 1310 metrów nad poziomem morza. O, tutaj właśnie chciałem też przybliżyć. Tu już mi się kończy rąk, bo mam latarkę. Tam też przybliżam. 1310.
Super. No, jesteśmy na Turbaczu, tam widać Tatry, żartujemy, nie widać, że tam widać? Tam są? No, tam są chyba, no. To tak krzyczmy cały czas. Możliwe. Tam. Ale nie. Wydaje mi się, że tam powinny być. Zaraz sprawdzimy na mapie. Dobra. Sobie. No, okej, okay, to siadamy. I ruszamy dzisiaj w stronę Zakopanego. Mamy 30 km z Turbacza, z parkingu. Wyjeżdżamy w stronę Zakopanego. No, wczoraj byliśmy na Turbaczu, dzisiaj ruszamy w stronę Zakopanego, mamy tylko 30 km, więc niedaleko. Jedziemy się na razie pokręcić po okolicy i zobaczyć, czy jest jakieś miejsce. Żeby można było stanąć tak, za darmo. Za darmo, żeby można było stanąć. Myśleliśmy sobie, żeby nawet może przed Zakopanem gdzieś stanąć, bo mamy rowery. Kiciuś, mamy rowery, więc będziemy mogli podjechać w razie czego, żeby pochodzić po mieście, albo jak będziemy chcieli iść na szlak, też będziemy mogli zostawić rowery po prostu pod szlakiem. Tak, to prawda. Coś jeszcze chciałem dodać, ale uciekło mi teraz. Co do rys na przykład, to doczytaliśmy się, że zobaczymy, czy wejdziemy, bo można wejść tylko w weekendy teraz przez 3 tygodnie, ponieważ trasa jest zamknięta, ta szczytowa od Morskiego Oka na szczyt, ponieważ są remonty i tylko w weekendy można wchodzić. Dzisiaj mamy środę. Tak, no i problem jest w tym, że w ten weekend co był, kiedy otworzyli bramki na szlak, otworzyli na rysy, ludzie, tak dużo ludzi było, że szli wszyscy w rządku. Była cała, do samego szczytu taki kolejeczka i każdy sznurek po kroczku, tak, lewa, prawa, lewa, prawa. Jak na weselu trochę. I wszyscy wchodzili w ten sposób i to jest trochę bez sensu dla nas, żeby wchodzić na górę i tak się pchać w tych kolejkach. Z tym parkingiem właśnie, parking na przykład dla tego samochodu pod rysami, to jeszcze nie pod rysami, tylko w miejscowości na P, której nazwy Poronin, chyba? Nie. Nie. Tam, czy to jest na parkingu, który jest pod rysami, najbliżej? To jest parking, najbliżej rys, ale nie, czy tak, najbliżej rys, ale i tak jest jeszcze 1900 metrów przewyższenia. Tak, ale nie da rady już podjechać. Właśnie problem z tymi drzwiami jest cały czasem. Nie da rady podjechać bliżej i tam kosztuje parking 70 zł za kampera. 70 zł kosztuje, więc 7 dych byśmy musieli zapłacić za parking. Albo pojechać autobusem, a autobusy kosztują 4 dychy. No, więc tym wszystkim jest tutaj taki jakiś problem logistyczny dla nas, jak to rozwiązać. Co jeszcze miałem mówić? A z tymi drzwiami to spokojnie, bo znaczy one tak mają, one kiedyś był zepsuty zamek i się czasem nie zatrzaskują. To tak się zdarza raz na bardzo rzadki czas i teraz akurat mieliście okazję, że to zobaczyliście. W ogóle zawsze je sprawdzam też parokrotnie, żeby czy dobrze są zamknięte. No teraz je sprawdziłem, bo ruszyliśmy jak odpaliliśmy nagrywanie. Dokładnie. Jedziemy. A w kubeczku mamy herbatę z pokrzywy i z mięty. Sami zbieraliśmy. I suszyliśmy. Takie pyszności. I zobaczcie, nawet się nie wylewa. Taki dobry kierowca. Tak. Samochód taki dobry. Tak. Mięciutki. Mięciutki. A to w nowym targu kupiliśmy dla mnie buty. Nowe buty dla Ani. Na Turbaczu na razie się sprawdziły. Mają super takie czubki zabezpieczone wysoko. Także można kopać w kamienie. I fajnie, bo nie trzeba ich sznurować. To są pierwsze takie buty w sumie, które mam. Wystarczy ściągnąć. Tak je rozsuwamy. O, jedną ręką to ciężej. A i potem to, co wystaje, chowa się tutaj pod język. Taką kieszonkę. Zobaczymy, ile przetrwają. Oby jak najdłużej. Osiemnaście kilometrów mamy jeszcze do Zakopanego. Znaczy nie jeszcze, tylko byliśmy w sklepie. W sklepie, no tak. W sklepie byliśmy, kupiliśmy sobie wodę. To jeszcze. A my sobie, tak, my sobie kupujemy takie wody, piątki do picia, bo kosztuje 2 zeta. I sobie przelewamy później do mniejszych butelek.
A propos cmentarzy, to na razie idziemy na cmentarz. Przepraszam. Zobaczyć, czy będzie tam woda. Zobaczyć, czy będzie tam dobre miejsce do przenocowania. Ewentualnie mamy jeszcze jeden parking zaznaczony, darmowy. Tak jakby kawałek za Zakopanem, 5 km niecałe, tam 4,5. Więc tam będziemy mogli też się zatrzymać. I rozmyślimy plan, gdzie pójść w te Tatry, jak to wszystko ugryźć. Tak, na razie jest misja, żeby zaparkować w Zakopanem za darmo. Tak. Dlatego też lepiej jest w takich momentach zrobić to wieczorem. Wieczorem, bo zdecydowanie. Bo ludzie już się wycofują. Jak chodzili tam, to wycofują się i wracają do hoteli, do swoich domów, czy gdziekolwiek indziej. A my teraz pojedziemy na wieczór, zajmiemy sobie miejsce i jutro będziemy mieli je. Tak, i jeszcze wam pokażę, jak widać pięknie Tatry. Zakopane wita! Jesteśmy, wszyscy wyjeżdżają na wieczór. Ale my cwani jesteśmy. My na wieczór wyjeżdżamy. Jak wrażenia? Nie byłem Zakopanym. Wszyscy zawsze o tym Zakopanym. A mnie nigdy nie było za nią. No właśnie. I jesteśmy w końcu. Kurczę. Jaja. Ciekawe. Jest kawałek tych górek. Jest. Pięknie to dzisiaj wygląda, na kamerze aż tak nie widać. Jest wieczór, są chmury, jest księżyc. Fajnie. A my mamy w ogóle już 1,5 km do cmentarza. Tak. I będziemy stali na cmentarzu. Może się jeszcze przejdziemy, Rudala zrobimy po Zakopanem. Jak obczajimy cmentarz, czy jest dobry. Może się przejdziemy nawet, zobaczymy. Z nami to nie wiadomo nigdy. Taka droga jest, prowadzi na ten cmentarz. Jedziemy na razie zobaczyć, ale się zastanawiamy, bo po pierwsze troszkę na widoku jest to miejsce. Chociaż może nie będzie tak źle. Taki mały parking. Znaków żadnych nie ma, pewnie żaden kamper jeszcze nie miał takiego pomysłu, żeby tutaj stać. Ale piękny widok z tego cmentarza. No, widok super, kurczę. Okej, okay, więc zatankowaliśmy wodę, nabraliśmy sobie baniek, mamy prawie 200 litrów wody. No, zaszaleliśmy. O kurczę, tutaj stoi krowa po drodze i ludzie na nią patrzą. A na ławce siedzą sobie. Śmiesznie. I jedziemy na tamten drugi parking jednak, bo tutaj byliśmy bardzo na widoku. Tak, latarnia była nad nami. I mamy do tego drugiego parkingu 8,9 km, z tym, że wybraliśmy tam dosłownie kilometr dłuższą trasę, żeby przejechać jeszcze przez Zakopane nocą, zobaczyć sobie, ile będzie tam ludzi o tej godzinie i zobaczyć Zakopane po prostu nocą. No nigdy tu nie byliśmy, więc chyba wypada zobaczyć. Tak. Nocą. Tradycja, restauracja i cukiernia. Zbliżamy się do centrum. Tak, wielkimi krokami, tak. Dom do góry nogami.
chyba Halnyk go wywrócił. Biedronka! Kolejna. Nie no, sklepów dużo. Oj, tam ładnie pooświetlane jest, ale wyjedziemy chyba taką większą drogą. Trzeba by było się przejść na piechotę. Jasne, tak. Tylko wszędzie płatne parkingi, wszędzie. Oj, tak. Na takich drogach trzeba bardzo uważać, bo ludzie też bardzo nie uważają. Są na wakacjach, cieszą się i mogą wejść na drogę. Niespodziewanie. Tak, właśnie. Za tym parkingiem jest zaraz zakręt i tam stoi nasz camper i tam jest za darmo miejsce. A my idziemy teraz połazić po Zakopanem. Tylko, że leje deszcz, pada. Znaczy, no nie leje, już przestało. Ale widać, ale... jak bardzo mokro jest. Tak, padało. I zimno, jesień, no. Ale mamy darmowe miejsce w Zakopanem, więc się cieszymy. 3 km od centrum i idziemy sobie do centrum się przejść. Rozładowała się bateria znowu. Tak, tam są Tatry gdzieś po lewej stronie, ale w góry ciężko się wybrać, gdy pada deszcz. Więc nie idziemy z obawy o nasze bezpieczeństwo, żeby się nie poślizgnąć nigdzie. Ale idziemy do Zakopanego. La Playa. Te dwójka. Dwójka chyba. Tak, na pewno dwójka, nie jedynka. Ogórasek, Ania zrobi ci. Stań obok niego. Dotarliśmy na Krupówki w Zakopanem. Co tu się dzieje? Ile tu jest ludzi? I... No tak wakacyjnie. Albo świątecznie bardziej. Królikarnia, o Boże. Królikarnia? A, króliki mieli, no, widziałem. Tak. Króliki. Kto chce spróbować królika? Dobry, czy dobry, Magi? Czy dobry, że mamy Lukasa. Tam ciepło. Ciepło, ciepło. Idziemy. Makabra. Idziemy do samochodu z tej... z tych Krupówek zakopiańskich, bo męczy to człowieka. Taki tłok. Więc lecimy. No i fajnie. Cześć. Zimno. Powiem wam, że ta pogoda nas powoli już wykańcza. Mieliśmy dzisiaj iść na Kasprowy Wierch, miało nie padać, a pada. Padało. Teraz już przestało padać. Pokażę wam, jaka temperatura jest. 11 stopni teraz. Najgorzej... Najgorzej jak się wstaje, to wtedy jest strasznie zimno, bo ciężko wyjść spod śpiwora, bo śpimy w śpiworach, 11 stopni, w nocy pewnie jest 10 albo i mniej. No i mieliśmy wejść na te rysy, jesteśmy w tym Zakopanym, mieliśmy wejść na rysy i cały czas się czaimy i czekamy na pogodę dobrą, żeby wejść na rysy. Jednak problem pojawia się kolejny, taki, że w tygodniu szlak na rysy jest zamknięty, tylko otwarty w weekendy, a w weekendy jest strasznie dużo ludzi i widzieliśmy to na zdjęciach, dlatego chcieliśmy dzisiaj wejść na Kasprowy Wierch. No po prostu wejdziemy sobie na Kasprowy Wierch, stwierdziliśmy, później pojedziemy, zaliczymy inne górki w okolicy i w weekend ten powinna być dobra pogoda. I w ten weekend chcemy tutaj znowu przyjechać i wejść na ten Kasprowy, na rysy wejść. Ale nie weszliśmy dzisiaj na Kasprowy Wierch, bo zaczęło padać rano, chociaż miało nie padać. No już pomijam te zimno, bo... No jakoś jeszcze dajemy radę, nie jest, staramy się być niezłomni, prawda, Ania? Ale najgorszy moment to jest, jak się wstaje, chucha się, a tu pełno pary, bo zimno, ręka mi się nawet teraz trzęsie z zimna trochę.
Tak, a tutaj są górki z naszej w ogóle korony gór Polski. Jak sami widzicie, mamy jeszcze turbat zaliczony. No i te rysy nas męczą tak, że chcemy je zdobyć, a ciężko jest. No i stwierdziliśmy, że dzisiaj... Ile stopni? No, tyle co pokazywałem. I stwierdziliśmy, że dzisiaj jedziemy na inną górę, Lubomir, bliżej Krakowa. Góra bliżej Krakowa. Czekamy do weekendu i w weekend tutaj się znowu pojawimy i wtedy wejdziemy na rysy. Bo to kurczę nie robota tutaj jest. Po pierwsze czekać tyle, aż ta pogoda będzie normalna. Bo to już są wyższe góry, więc się boimy, żeby nie wchodzić w deszczu, ani tam już na górze śnieg podobno pada. Na rysach. Tak, i boimy się, żeby nie wchodzić podczas deszczu. Dlatego jedziemy pod ten Lubomir. Tam jest trochę cieplej podobno, bo pokazuje na pogodzie, że w Zakopanem tutaj jest 4 stopnie, a tam pokazuje, że jest 10, więc jest cieplej tam. No i cóż, jedziemy, zaraz się zbieramy. Jeszcze nie możemy doczekać, aż odpalimy samochód. Nagrzeje się i będziemy odpalać nagrzewanie. Ania mówi do mnie, że mnie nawija w kółko tym samym, ale ciężko jest stwierdzić, czy się już ujęło wszystko, co się chciało powiedzieć. A jeszcze wam powiem jedną rzecz, pewnie się zapytacie, dlaczego grzejnika nie używamy. Używamy tego grzejnika, czasem się dogrzewamy, ale mamy problem taki, że grzejnik jest na gaz, a gaz mamy dwie butle, które dostaliśmy przy zakupie kampera z Włoch. I te dwie butle są włoskie, z włoskimi gwintami, więc żeby zatankować je w Polsce, wymienić je w Polsce, byśmy musieli kupić butlę polską. A żeby nie kupować butli polskiej, używamy z tych włoskich w sposób taki, że z jednej butli polskiej do włoskiej był podłączony wężyk, odkręcona jedna, druga, jedna wyżej położona i przelany gaz. W ten sposób, ale to było zrobione u mnie w domu. Teraz nie mamy jak dotankować tego gazu, a jedna butla nam się już skończyła, już mamy tylko jedną butlę, więc oszczędzamy. Ale jeszcze fajny patent wam powiem, jak się dogrzewać, to świeczki. Świeczki naprawdę zdają egzamin, odpalamy sobie świeczki. Po pierwsze można sobie ręce na niej podgrzać. I tak samo gotowanie, jeżeli się gotuje, to cieplej się robi. I wyjeżdżamy z Zakopanego. Prawdopodobnie jeszcze tutaj wrócimy. Jedziemy pod Kraków. Wchodzić na dalsze góry, żeby nie siedzieć, tylko korzystać. Ale czekamy, aż się nagrzeje silnik, bo na razie zimny, coś się nagrzać nie może. Ma 60 stopni. No, zimno jest. Będziemy się grzać. Będzie cieplej. Najważniejsze, że się kamperek przywietrzy też, bo jak jest duża wilgotność, to zbiera w nim się woda z krapla na ściankach. Tam na horyzoncie widzimy, że się troszkę przejaśnia. Miejmy nadzieję, że będzie ładniejsza pogoda pod Krakowem. W końcu. Wyjeżdżamy, korkuje się tutaj i słuchajcie, zajechaliśmy, tutaj jest cmentarz, jak wiecie, my wodę bierzemy z cmentarza i stwierdziliśmy, my się tymi świeczkami teraz dogrzewamy, że pozabieramy, ludzie wyrzucają wkłady ze zniczami, które się już nie palą i jest tego wosku bardzo dużo, a my ten wosk sobie po prostu wytopimy. No zobaczcie, połowa świeczki. Tak, połowa znicza. Wytopimy ten wosk, zrobimy sobie świeczki i będziemy tak się grzali, że no, będziemy mieli po prostu znicze, świeczki. I... Szkoda, to jeszcze taki dobry wosk, bo wosk ze zniczy się długo pali przecież. Dokładnie. No i będziemy mieli na świeczki. Do łazienki.
Mamy jeszcze 7 km do parkingu, który znaleźliśmy. Jedne co pisali to, że być może być płatny. Możliwe, że jest płatny, ale zobaczymy. Bo jest tam kilka parkingów, jest też schronisko. I wydaje nam się, że trasa nie będzie daleka na szczyt. A zobaczymy też to na miejscu. Ula la. 14% na chyłu. Uja, ja to takie. Oj. 14% to już dużo za niego. Tak. Trzeba się przygotować przed podjazdem. Koło tak. Damy to bardzo mało. Ale mamy już całkiem sporą wprawę po tych górskich drogach. Prawda? Prawda. Ale no, już teraz widzicie, dwójka, 14% nie jedziemy. Daję radę jakoś. Takie podjazdy. Nie mam być, są. Nie żeby coś, ale pogoda znowu się psuje. Ale nie narzekamy. Co zrobić? Trochę się przewietrzyliśmy tą jazdą, przewietrzyliśmy samochód, posuszyliśmy ubrania. Tak jak widać, zawsze korzystamy z tego, jak jedziemy, że suszymy ubrania, które nabrały wilgotności. Także zawsze są z tego jakieś plusy. Ale i akumulator się podładował za budowy, bo jak nie ma słońca, to niestety czasem brakuje troszkę energii. Jak chcemy zmontować filmy, programy dużo zjadają energii, programy do montażu. Trzeba się czasem doładowywać. O, bardzo wąskie, kręte i pod górę drogi. O, ciekawy dojazd. Strasznie wąsko. Tak. Ojej. Kto by pomyślał? A ile tu zabudowań na górze? No. Wszystko zabudowane. Wszystko. Okej. Zobaczymy dalej. No już tak tutaj wjechaliśmy, że mogliby zrobić bezpłatny. Dawaj. Jedzie. A zobaczcie, jak buziutko. Nie wiem, czy tu się normalnie wjeżdża takimi kamperami. Też nie wiem. Ale my się ładujemy w takie miejsca. Drzewa przystrzyżone. O, za darmo, to jest tamten, no. Tak. To widzieliśmy zdjęcie. Za darmo. No i tu wjeżdżamy? Czy na ten obok, ten kamienisty może? To wjedźmy na ten, jak już tu jesteśmy i zaraz zobaczymy, najwyżej zjedziemy. No dobra. No to nie, jak już wjedziemy, to już chyba nie będzie sensu. Bo tu jest jakaś altanka. Takie napisy to lubimy. Parking za darmo, prawda? Tak. Tutaj mamy altankę akurat. Możemy około tej altanki nawet stanąć. Myślę, że tutaj o tej porze za dużo ludzi nie będzie i ja myślę, jutro. Że jest ślisko na tej trawie. No, na pewno. O nie, już nie mogę ruszyć. Spadamy. Ściąga nas. To może jedźmy na ten kamienisty? Który? Na tamten. Tamten nie jest kamienisty, bo tam jest też trawa. No ale na początku jest kamienisty. Tam może byśmy się ustawili. Albo tu możemy stanąć, nie wiem. Muszę tak zrobić. Możemy nawet tutaj stanąć. Musimy. Albo obok tego kolesia. Tutaj. Tam.
No tak, tego samochodu. Tyłem. Tak, na przykład. Koło Suzuki Vitara. Ciężki ten Francesco. Ciężkie to ma życie. Nie no, życie ma bardzo kolorowe. Adam, zoraliśmy ziemię. Wow. Dobrze, że tutaj dużo ludzi, to na pewno by ktoś nam pomógł w razie czego. Ładnie ta altanka wygląda. Zobaczcie. Na tle tych gór. Bardzo ładne miejsce. No, teraz czas na jazdy. W sumie zawsze je używamy, żeby kamperek stał równo. Dobra. O, czekaj, bo... O, dobra. Dawaj. Jeszcze. Dobra. Niech już tak będzie, jest trochę do przodu, ale to już tak jest najlepsza teraz opcja. Ale mamy koła w błocie. Wow. Błotne koła. Co robisz, Bartek? Haha, wyciągam wosk ze zniczy. No i ogólnie powiem wam, że troszkę nazbieraliśmy, a kurczę, już tyle tego mamy. Nazbieraliśmy to w sekundę, dosłownie w sekundę. Tak. Bo stanęliśmy na takim cmentarzu przy drodze. Złapaliśmy dosłownie to, co leżało na ziemi. Co i tak poszłoby do śmietnika. Szkoda naprawdę tego. Nikt później już nie użyje, oni to do śmietnika na przemiał i tyle, a będą produkować nowe rzeczy, nowy wosk. A tego już by nikt nie wykorzystał. I zobaczcie, cały garnek już tego wosku jest. Nie dbają o naszą planetę. Niszczą ją. I tyle. No, a my będziemy mieli za to świeczki do ogrzewania się. Ale naprawdę mówię wam, ogrzewanie się świeczkami daje radę. Spełnia, robi to co powinno. Czyli podgrzewa. Tyle już tego wosku jest. Boczko. No i tak w sposób darmowy mamy świeczki. Dobrze, czas to wygrzewać. Tu. Topimy. Topimy wosk i będą świeczki. Ej, szybko się topi. Teraz będzie trzeba dorzucać. Tak, niech się wytapia i jednocześnie będzie się ten podgrzewał, dlatego dokładam tak na hama. To jest w ogóle menażka z naszej pierwszej podróży, jak jechaliśmy na Saharę, kupiliśmy ją we Francji. I jest bardzo kiepska, bo wszystko przepala. W Hiszpanii? Nie, chyba we Francji. W Hiszpanii? A może w Hiszpanii, w okolicach Bilbao? Tak. Dobrze. O, i tak, taką sobie narzutkę tutaj dajemy, oddzielamy kabinę, wtedy jest cieplej. I mamy takie dywaniki. Tak, dywaniki. Te dywaniki to jest kozak, bo dzięki nim jest cieplej stopy. Trwa zastyganie. Te już są w miarę dobre, zrobione. No i mamy 5 nowych świeczek. I to wszystko by na śmietnik poszło. Więc proszę nie pisać, że weszliśmy na cmentarz i ze cmentarzy zabieramy, bo to i tak by wszystko na śmietnik poszło. Nic złego nie robimy. Tylko zabieramy to, co i tak by poszło do wyrzucenia. Sorry za te skarpetki po prawej. A nasz obraz jedyny. Cały czas się na niego napatrzeć nie możemy. Piękny jest. Kosmos.
My już nawet sobie myśleliśmy, że to nie kosmos dosłownie, tylko wojna galaktyczna. Ale to każdy interpretuje jak chce. Artystka nazwała go tak. Dzisiaj już wiemy, że wosku ze świeczek nie powinno się palić ze zniszczy, nie powinno się palić w pomieszczeniach, bo podczas spalania to jest najtańszy wosk, który jest robiony na bazie ropy i gdy się zaczyna palić, to taki czarny płomień i czarny dym z niego ulatuje i jest to pochodne ropy, szkodliwe dla zdrowia, ba, nawet rakotwórcze. Więc tych świeczek nie wiem, czy będziemy używać je w środku, chyba że będzie bardzo zimno. Ale mamy. Możemy je używać na zewnątrz, jak będziemy siedzieć, do oświetlenia. Ze względu na to, że używamy muzyki takiej, jakiej chcemy, na filmach nie możemy zarabiać. Jeśli masz ochotę wesprzeć nas w tym, co robimy, wpadnij na naszego Patronite'a. Dzięki i do zobaczenia. Did I dream?